Już za chwilę film, a ja zapraszam was do wzięcia udziału w giveawayu na czołg premium 8 poziomu i 30 dni konta premium. Link w opisie filmu. Zapraszam was również na streamy od poniedziałku do piątku od 8 do 14 i od 20 do 22 i w niedzielę od 20 do 22. Bardzo często organizujemy tam giveaway na 6, na 30 dni konta premium. Plus dodatkowo rozdajemy jakieś premki bądź czas premium dla osób, które bywają częściej na streamach. Witam was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Bany. W dzisiejszym odcinku pytanie, na które bardzo często muszę odpowiadać na streamach. Może nie muszę, chcę odpowiedzieć, ale w każdym razie pojawia się regularnie, więc być może warto nagrać o tym filmik, czyli co jest lepsze, obiekt 430U czy 140. Jeśli bywacie na streamach, przypomnę, odbywają się regularnie od poniedziałku do piątku, od 8 do 14, od 20 do 22, w niedzielę od 20 do 22. Gramy tymi czołgami, opowiadamy o nich i odpowiadamy sobie na tak kluczowe pytania, którą linię powinienem ekspić, czy tą. Zaczynając od podstaw, pierwszym z pytań jest, co jest lepsze, T-54 czy obiekt 430, i grając obydwoma czołgami stwierdzam, że 430, która jest zagrożona nerfem za jakiś czas, sprawuje się lepiej, jest łatwiejsza w grze, ma może nieprzyjemniejsze działo, bo ono wolniej skupia, to nie jest takie typowe działo, ale ze swoim pancerzem, typowo medowe działo, ze swoim pancerzem w mojej opinii 430 sprawuje się lepiej. A co za tym idzie, robi się nią lepsze wyniki, gra się przyjemniej i naturalnym następstwem grania 430 jest właśnie 430U, na który patrzycie dzisiaj, ale oczywiście nie jest powiedziane, że no, ten czołg jest lepszy, ponieważ odpowiedź nie jest tak prosta, jak mogłaby się wydawać. Jeśli porównamy charakterystykę ich działa, to tutaj 140 i przegrywa, i wygrywa. Wygrywa pod względem DPM-u, czyli uszkodzeń na minutę, handlingu, czasu skupiania, rozrzutu działa, ale przegrywa obrażeniami. I tak, w przypadku obiekta 430U nasz DPM na podstawowej załodze bez dodatków wynosi 2699. W 140, która przypomnę jest już World of Tanks od bardzo dawna, wynosi 3033,77. Także tutaj pod tym względem może powiem, w czym jeszcze jest lepsza. Penetracja na zwykłych pociskach w obiekcie 140 264, w obiekcie 430 252, także po raz kolejny lepiej. Szybkostrzelność, czas przeładowania oczywiście po stronie obiekta 140. Minusem jest, że działo 140 zadaje dużo mniejsze obrażenia, ponieważ zadaje tych obrażeń 320. A 430U zadaje tych obrażeń 440, czyli tak naprawdę moglibyśmy powiedzieć, że mamy prawie działu czołgu ciężkiego ISA 7 w czołgu tak naprawdę średnim. Tutaj na uwagę też w przypadku 140 zasługuje dużo większa prędkość pocisku, ponieważ w 430U pocisk leci 940 metrów na sekundę, a w 140 1535 metrów na sekundę. Co za tym idzie, 140 tutaj wygrywa po raz kolejny tym, że możemy brać czołg na autocelowanie i te pociski zazwyczaj meldują się w celu. I to jest niebywały atut tak naprawdę 140, że na autocelowaniu możemy zdziałać cuda i naprawdę gra się bardzo przyjemnie. Dalszy ciąg gun handlingu, czyli tego, jak sprawuje się nasze działo. Mamy czas celowania 2,21 w obiekcie 430U i rozrzut 0,38. I tutaj po raz kolejny można powiedzieć, że 140 deklasuje rywala, ponieważ 140 są to 2 sekundy i 1 setna i rozrzut działa 0,34. Czyli po raz kolejny to, co powiedziałem, bierzemy czołg na autocelowanie i sobie po prostu strzelamy. Ja zasadniczo byłem dość zdziwiony i pozytywnie zaskoczony działem 140, tego ani w 907 nie uraczę, ani w 430U. Że to działo jest tak naprawdę niezawodne, wiemy, co się po nim można spodziewać i ono tak naprawdę nie zawodzi, co mi się bardzo w tym podoba. Jeśli chodzi o prędkość, to jest też sprawa dość ważna. Tutaj mamy 50 km na godzinę do przodu w 430 i po raz kolejny obiekt 140 wygrywa tutaj, ponieważ mamy 55 km na godzinę i to jest jeden z powodów, dla których tak naprawdę
to 140, mimo tego, że ma słabszy pancerz, była brana na CW twierdzę, a nie T62A, ponieważ T62A jest troszkę bardziej mułowaty ze względu na swój pancerz. Ma o 5 km mniejszą prędkość na godzinę, co za tym idzie, nie jest tak mobilny i do tego jeszcze mniejszą depresję działa. Także tutaj mamy podobną sytuację w przypadku 430U, że to działo zasadniczo, znaczy, że ta mobilność nie pozwala nam się tak szybko przemieszczać. Pewnie chcielibyście zapytać, ale dlaczego tak to jest, że 430U jest takie wolne? No i przechodzimy teraz do największego atutu 430U, a mianowicie pancerza. I tutaj w przypadku 430U jest naprawdę dobrze i 140 nie ma żadnych szans. Jeśli porównamy pancerz z przodu, to mamy 160 mm 430U, 100 mm w 140, także różnica jest kolosalna, 90 po bokach i 45 mm w 430U po bokach i z tyłu, 80 i 55 w 140. To jest, można powiedzieć, największy mankament 140, że ona jest taka dłubie dość papierowa i bardzo łatwo ją tam spenetrować i dlatego ten czołg zasadniczo jest trudniejszy w grze niż 430U, ponieważ 430U jest swego rodzaju czołgiem, powiedzmy, średnio ciężkim, ciężko średnim, może tak, ponieważ i możemy zagrać w jakiejś sytuacji jak ciężki czołg i możemy zagrać jak med, czyli mamy swego rodzaju uśrednienie. Jeśli chodzi o pancerz wieży, różnica jest równie kolosalna, ponieważ 430U mamy 300 mm z przodu na wieży, w 140 240, także już tak dobrze nie jest. Oczywiście nie będą nas przebijać nawet 140 czołgi średnie i tak dalej, ale jeśli będziemy mieć do czynienia z niszczycielem czołgów 10 poziomu załadowanym goldem, to w przód wieży 140 będzie wchodzić, 430U raczej nie. Parametry z tyłu wieży są takie same i po bokach różnica jest minimalna na korzyść 430U i wynosi ona 8 mm, czyli możemy powiedzieć, że po boku to jest tak naprawdę różnica niewielka. Oczywiście słaby punkt, jak to tradycyjnie bywa, tutaj te garnki i po raz kolejny 430U ma mniejsze te garnki, trudniej się tam strzeli, czyli możemy grać na krótszym dystansie, bardziej ofensywnie i to nam dość pomaga. Okej, o różnicach powiedziałem, czym grać i kiedy. Zasadniczo ja bym podzielił te dwa czołgi na dwa typy. Jeden na randoma, drugi na twierdzę i CW. Jeśli myślicie o czołgu, który ma wam zapewnić miejsce na twierdzach klanowych, w wojnach klanów i tak dalej, i tak dalej, zdecydowanie zdecydowałbym się na 140, ponieważ tam jest ta mobilność najważniejsza. Tam często jeden pocisk tak naprawdę zrykoszetowany nie robi różnicy, a 5 km na godzinę i szybkość poruszania się zrobi niesamowitą różnicę. Do tego tam w kontrolowanych warunkach możemy wykorzystać depresję działa, możemy wykorzystać grę na wieżę, ponieważ mamy zawsze sojuszników, na których możemy liczyć, wiemy, czego się po nich spodziewać, wiemy, że nas nie zostawią. Jeśli chodzi o randomy, zdecydowanie 430U, ponieważ jest tak naprawdę łatwiejsza w obejściu, wybacza więcej błędów, czyli jednocześnie można powiedzieć, że to jest czołg bardziej dla mniej doświadczonych graczy, którzy jeszcze nie znają tylu miejscówek, którzy wolą pojechać czasem jak czołg ciężki, mogą gdzieś porumakować, mogą pojechać za daleko i okazuje się, że pancerz ratuje nam życie, a nie szybkość. Także 430 też jest genialny tak naprawdę do nauki gry medami, ponieważ, tak jak powiedziałem, wybacza więcej błędów, możemy tych więcej błędów popełnić. W przypadku 140 tak naprawdę nie mamy tego komfortu z prostego powodu, że jak tam nas zobaczą na open z pokazanym kadłubem, to najczęściej kończy się to fokusem w kadłub i tak naprawdę lądujemy w garażu. W przypadku 430U mamy jeszcze szansę skontować ten pancerz i wychodzi tak naprawdę dobrze. Jeśli chodzi o samą bitwę, to Miasto Duchów to jest mapa, którą zdecydowanie za rzadko mi losuję. Mam ochotę na niej grać. Ma to coś, co mi się w niej podoba. Być może to, że jej jeszcze nie znam i inni też nie znają. Na ten moment nasz bohater ma 8 zniszczonych czołgów, 5865 zadanych obrażeń i zwróćcie uwagę, najpierw zagrał jak med, potem pojechał na ciężkie i to jest to, co w 430 się udaje. 140 nie do końca sobie może na to pozwolić, także 430U między innymi z tego powodu wygrywa dla mnie konfrontację na
w bitwach losowych i jeśli macie dylemat, który robić i nie myślicie o bitwach w klanie, o walce z klanem, zdecydowanie 140, obieg 430U powinien wam podpasować, ponieważ no, jest to troszkę meda, trochę ciężkiego i wszystko opakowane w ładny pancerz, także myślę, że to powinno się sprawdzić. Jeśli bardziej wolicie, jeśli na przykład zamiast czołgiem ciężkim wolicie grać czołgiem lekkim, to 140 z kolei bardziej wam podpasuje, bo jest po prostu mobilniejsza, ma bardziej niezawodne działo, te pestki lecą po prostu tam, gdzie powinny lecieć, a nie tam, gdzie chcą, także to jest również ważne. Atut. Skoncentrujmy się na bitwie. 11 do 10. Myślę, że to, co miałem powiedzieć o tych dwóch czołgach, powiedziałem. Jeszcze tylko zaznaczę, że już w zeszłym roku było zapowiedziane, że Wargaming... że Wargaming szykuje się do nerfa 430, także być może jeśli chcecie jeszcze zagrać tą super 430, być może dobry pomysł jest zrobić to teraz, ponieważ za jakiś czas 430U i 430 może dostać nerfa, a co za tym idzie, nie będzie już taki, nazwijmy to w cudzysłowie, OP. 13 do 10, 7108 obrażeń, także wynik bardzo dobry. I o ile w 140 byłbym na 100% pewien tego strzału, tak w 430 wahałbym się, czy on trafi. Na szczęście trafił, także nie ma tutaj o czym rozmawiać. Zostaje jeden przeciwnik, także tak naprawdę formalność, 11 zniszczonych czołgów. Nasz bohater ewidentnie czeka na tego 12 fraga, nie strzela, chociaż już dawno by przeładował. W tym momencie może oddać strzał, jeśli go odda, dokładnie tak, mamy 12 zniszczonych czołgów, 7916 zadanych obrażeń i taki wynik będzie wam dużo łatwiej na randomie zrobić 430U niż 140. Zapraszam jeszcze raz na streamy, macie w opisie dokładny harmonogram, zapraszam również do giveawayów, również wszystko w opisie filmu. Zapraszam do lajkowania, komentowania, subskrypcji kanału. Ja się dzisiaj z wami żegnam. Pozdrawiam serdecznie. Bany.